Zapach selera? Tak. Wracamy do zdrowych nawyków. Dobra, idę sobie. Słuchajcie, w pokoju zostały mnie paczki, więc pokażę wam, co dostałam, bo nawet nie wiem. Słuchajcie, jest dopiero 8 rano, więc jest tak ciemno i nie wiedziałam, gdzie mam to w ogóle otworzyć, więc jestem tutaj przy kominku i zobaczymy, co tutaj przyszło do mnie w tej wielkiej, wielkiej paczce. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś otworzyć z sensem jedną ręką. Dasz radę, Karo. Wow, przesyłka od Lidla. Dzięki, kuchnia Lidla. Słuchajcie, tutaj mam jakieś cuda. Wow, ale fajnie. Tego się nie spodziewałam, słuchajcie. Dostałam od Lidla paczkę kosmetyków. Karolina, która dzisiaj nie spała, przyjechała do domu o 5 rano i od kilku godzin pracuje. Bardzo, bardzo dziękuję. Słuchajcie, a kolejna rzecz to jest przesyłka od marki Metalowe Rurki i jestem naprawdę oczarowana. Nie dość, że oczywiście są przyjazne środowisku i fantastyczne, jeżeli chodzi o styl życia eko, to nie wiem, czy widzicie, jakie czaderskie mają kolory, no szczególnie ten pudrowy mnie urzekł. Super, 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 super. Kiedy wiesz, że są święta, bo kubki w szafce są świąteczne. Okej, okay. Nie ukrywam, podekscytowanie trwa nadal. Dostałam kolejną paczkę. No nie wierzę, słuchajcie, kuchnia Lidla numer 2, także znowu postaram się otworzyć. Tararam. Wow, jedzenie tym razem. Słuchajcie, dostałam, co to jest? Fartuszek. Ale czaderski, mam fartuszek kuchni Lidla, słuchajcie. Nerkowce, uwielbiam. Kartka dla mnie, to już zachowam dla siebie. I książka, jeść zdrowiej, owoce i warzywa. Co my tu jeszcze mamy? Wow, ale sztos, słuchajcie, aż się nie chce wyostrzyć. To jest... No nie wierzę. Krem ciasteczkowy. Mój brat po prostu chyba oszaleje. Zresztą ja też. I co my tu mamy? Proszę, 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 proszę. Heat changing mug. Wow! Zmienia kolor, jak się napije ciepłego napoju. Nieźle. I słuchajcie, do tego mam jeszcze celebratorskie, świąteczne winko, ale nie chcę tutaj zrobić z jakiegoś bałaganu, więc postaram się je jakoś tam... Wow, super. Pixon Lup, Languedoc. Oczywiście mój francuski jest fatalny, ale to jakieś fajne winko. No bardzo dziękuję Lidl, jestem rozpieszczona. Kochani, a oto moje najnowsze ulubione śniadanie w mojej nowej misce, która była trzecią paczką, którą dzisiaj odpakowywałam. Jest to miska marki Coco Love. Jest to polska marka. Miseczki są przeurocze i kojarzą mi się z moją pracą w Huli i bardzo chciałam sobie kupić taką miskę w Tajlandii, także dobrze, że poczekałam. I to jest moje śniadanie, które tutaj zostało zainspirowane Edynburgiem, to co widzieliście w poprzednich vlogach, czyli mamy owsiankę, mamy owoce mrożone leśne, mamy banana podpieczonego, zamiast masła orzechowego mam tahini, orzechy włoskie, tonę cynamonu i jeszcze dosypałam sobie konopie. Chciałabym przedstawić wam definicję randomowego jedzenia. Tutaj mam krem z dyni ze świeżym selerem naciowym, surówkę z marchewki z kiszoną kapustą, grzanki z patelni do zupki i pieczonego ziemniaczka. Fajną kurtkę. Co? Fajną kurtkę masz. Powiedz, gdzie idziemy? Po choinkę. Idziemy po choinkę. Jest jakieś minus 300 stopni. O, 3, ale będziemy... zimno. Będziemy ją nieśli. Na szczęście niedaleko. Ale będziemy ją nieśli, czy weźmiemy jakiś wózek? Tak, wózek, ciekawe skąd. A mają takie? Tak, mają, a potem go odniesiesz. Czy mówisz, że wolisz tę? Tak. Bo? Ma te białe igiełki. Białe igiełki. Ale są od spodu, proszę pana, a jak się ją weźmie tak, to są zieloniutkie igiełki. Ale fajne, no podoba mi się. No, let's go. Proszę państwa, shit is real. Boże, w życiu nie niosłam choinki. Dwie minuty.
Tak, 2 minuty wybierania. Kuba powiedział, tam nie urzekła. I idziemy. Nagrywam. Ja i moja choinka. Do domu. Kuba generalnie próbuje wyjąć zeszłoroczną choinkę. Ale coś nie pyka. A kropek tam się odzywa. No dawaj. Musisz na nią stanąć i tak. A może da się odkręcić to? Co ty robisz? Ja już nie mam twarzy. Generalnie moczarka mi na nią weszła i pilnuję choinki. A Kuba. Moi drodzy, nie widzieliście, jak to wnosimy, bo nie włączyłam nagrywania. Ale trochę krzywo. Krzywo? No. Trudno. Ma to swój urok. Zaraz zrobimy wielkie otwieranie. Dobrze, proszę Państwa, teraz wielkie otwarcie choinki. Nie jest, pod tym kątem tutaj jest w miarę, tylko ja się, wiesz, czego się obawiam? Że za płytko ją obcienkowaliśmy i że ona nie jest tak do końca włożona do środka. Tak, spokojna twoja głowa. Tak? Czyli kropek jak na nią wskoczy, to nie walnie. Wskoczy. Aha. Rzuciłam się na telefon, bo właśnie mi się wyładował aparat. Dawaj Kuba, to musi być dynamicznie. O, pięknie, pięknie, pięknie. Proszę, kamera ze sobą. A! Potknęłam się o drewno! No, dawaj, dawaj, dawaj. Boże, jaki ty jesteś duży. Teraz nam będzie noża. Ale jest piękna. W ogóle nie taka, jak zawsze kupujemy. Kupiliśmy taką jakąś, powiedziałabym, smukłą tym razem. Pokazywałam wam na Instagramie moje zamówienie z Get Coffee. I nawet część z was mówiło, że to jest kawa, którą bardzo lubicie. To jest Hybe z Get Coffee, tak jak mówiłam. I tutaj mamy 3 rodzaje kawy do ekspresu przelewowego. Jestem bardzo podekscytowana. Mamy tutaj Etiopię, mamy Brazylię i mamy... Oh, wow, 4, sorka. Mamy Burundi i mamy... Kenię. Także no ja jestem totalnie podekscytowana. Prawdopodobnie zabiorę ze sobą do Edynburga w styczniu wszystkie te kawy. Kupię sobie może French Pressa i będę testowała, także dam wam znać, która jest moja ulubiona. Mama zrobiła na dzisiaj bardzo fajny gulasz, taki w stylu węgierskim, który kiedyś jedliśmy do takich placków ziemniaczanych, które było jeszcze bardziej sztosowo. A ja tutaj gotuję, słuchajcie, kaszę pęczak z odrobiną soczewicy jako dodatek. A do tego niezastąpiona sałata. I tak prezentuje się cały obiad, czyli wspomniany wcześniej gulasz, kasza z soczewicą i bezkonkurencyjna sałata. Nigdy wam nie pokazywałam procesu ubierania choinki, bo zazwyczaj mnie przy tym nie było, kiedy robiłam vlogmasy, ale u nas zawsze są to takie oto zabawki. Plus oczywiście lampki. I lokowanie Adidasa, nie rzutuję. I ewentualnie takie bombki papierowe albo pojedyncze figurki, które są po prostu unikatowe, ale nie mamy żadnych takich klasycznych bombek. No to jest taka bombka rzeczywiście z takiego, ale zobaczcie, jest taka w stylu, co to jest za styl, jakby to powiedzieć, barokowy. Słuchajcie, no progres jest, generalnie jakieś 20 minut mi zajęło rozłożenie samych lampek z moją nerwicą. No, także jeszcze wam nie pokażę całości, bo ubieram, a w tle oczywiście ulubiona płyta i Queen. I gotowe! Mogę spokojnie, słuchajcie, pochwalić się, że 95, bo już nie będę taka, procent tego to moja zasługa, ale jako, że w ostatnich latach się nie popisałam, bo zawsze byłam już na gotowe, to zrobiłam to z wielką przyjemnością i zajęło mi to z 1,5 godziny, myślę. Widzicie, teraz widać, że jest trochę krzywa, ale to nie szkodzi. Jest przecudnie, zobaczcie z bliska i są przepiękne te ozdoby. Właśnie mamy albo takie bombki, które się nie chcą wyostrzyć, o, albo zabaweczki, ewentualnie jakieś takie słomkowe rzeczy i pojedyncze takie zawieszki zupełnie niezwiązane z niczym, jakieś aniołki szklane czy też metalowe ozdoby. No, nie mogę się napatrzeć, ślicznie to wygląda. I chciałam powiedzieć, że idę spać i widzimy się jutro w ostatnim vlogmasie. Dobrze myślę? Czy jest 19? Okej, okay. To widzimy się jutro w ostatnim vlogmasie. Będzie wynik rozdania świątecznego. Pa!